Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Pamiętam, że po ostatnich sparingach wskazywał trener, że niewiele bramek niebiescy strzelali. Dzisiaj sobie troszkę to odbili. 6 goli, choć w spotkaniu z niżej notowanym zespołem. No to tak to właśnie chyba powinno wyglądać. No. Dobrze, że tą przewagę dzisiaj potrafiliśmy udokumentować, że strzeliliśmy te bramki, bo tak jak mówimy, każde zwycięstwo jest ważne, czy to z przeciwnikiem z niższej klasy rozgrywkowej, niekiedy nawet do tych zwycięstwa, wtedy też ciężko. Tutaj dosyć mądrze graliśmy, pomimo tego, że ci najbardziej zawodnicy, może już nie patrzyłbym tu pod kątem doświadczenia i wieku, ale po prostu oni potrzebowali troszeczkę tej regeneracji większej, dlatego dzisiaj kilku zawodników w ogóle nie brało udziału w tym spotkaniu, więc młodzież miała okazję na dłuższe występy i cały czas udowodniają gdzieś tam swoją przydatność, także tu na pewno z tego się można cieszyć, że ci chłopcy grają, bo Zdzieszowice też mają w swoim składzie chłopców, którzy grali w trzeciej, jeszcze pamiętają występy w drugiej lidze, więc to nie był zespół jakiś taki, że tak powiem, do bicia, tylko naprawdę trzeba było momentami gdzieś tą dyscyplinę zachować i tą jakość w rozegraniu, żeby te sytuacje stwarzać, także na pewno z tego możemy być zadowoleni, ale też tak jak mówię cały czas, tak jak braliśmy pod uwagę, że graliśmy z pierwszą ligą, dzisiaj też trzeba wziąć pod uwagę, że graliśmy z przeciwnikiem z niższej klasy. Kończycie dzisiaj swój pobyt w Kamieniu. Jaki to był czas tutaj spędzony? Jak trener ocenia zgrupowanie? Na pewno pod kątem takich bodźców dla zawodników to była na pewno jakaś nowość, takie zróżnicowanie tego, na pewno inny typ pracy, musieli do pewnych rzeczy gdzieś tam bardziej przywyknąć, bardziej gdzieś tam przyzwyczaić się do innego rodzaju nawet tej pracy i powstałego po tym zmęczenia, więc myślę, że to jeszcze ten proces może troszeczkę tutaj trwać, zanim zawodnicy gdzieś tam będą szybciej się regenerować po tych wysiłkach, ale myślę, że dobra praca, bo tutaj rzeczywiście na pewno nam zaburzył sparing w Kielcach, bo to straciliśmy gdzieś tam cały dzień i to wiadomo, że ta podróż i to trzeba było brać pod uwagę, ale tak jak mówię, był to wartościowy też dla nas sparing, więc cieszymy się, że go rozegraliśmy, a tutaj tak jak mówię, no nie oszczędzaliśmy się, na pewno nie czekaliśmy na dzisiaj na tą grę kontrolną, tylko robiliśmy swoje do samego końca.